I takie, kochani, mamy widoki, jak wyjdziemy tylko z naszego apartamentu. Jezioro Czorszczyńskie, góry, lasy. Tam widać najwyższe szczyty, troszkę za chmurką, bieluśkie, piękne. Dla takich chwil warto żyć. Dzisiaj nagram room tour naszego apartamentu i zaczniemy od łazienki. Tutaj jest lustro, tutaj jest zlew. Tutaj mamy na szczoteczki. Tu mamy mydełko, tak? Tutaj mamy owieczkę, która przynosi nam papier. Na koniec mamy tutaj jeszcze w łazience saunę. Tutaj się podgrzewam. I tutaj mamy taką saunę. Tata robiący krewetki. Chciałam. I tutaj mamy kuchnię, aneks kuchenny, patelnię, herbatki. No i taki prezentuje całe mieszkanie. A jutro widok, nie? A jutro pokażemy widok, jak będzie rano. Idziemy teraz do gościńca Pienińskiego. Podobno bardzo dobra restauracja. Zobaczymy. Widzimy? O, tutaj jakiś kącik dla dzieci chyba jest. Tak mi się wydaje. Wchodzimy. Kuleczko, paszczyk. Kotlecik dobry. Mamy pierożki. Też chyba dobre. Audeczko takie zostawi, też pyszne. A herbata to mistrzostwo. Maksiu, jak smakowało? Pyszniutkie. Pyszniutkie było, nie? Dobre, domowo. Naprawdę przystępnie cenowo. Bardzo przystępnie. Idzie Zuzka, która się obraziła o coś. Nie wiadomo o co. Prosimy Zuzię o wywiad. Ale idziemy do placu zabaw. Sala zabaw. Ciach. O! No co macie? Tutaj macie ten, macie telewizor taki duży. Piłkarzyki. Maskotki. Co jeszcze macie? Rysowanki macie. Ważę, jaką ciężarówka jest. Nie, Maksiu? Nie, no spoko. Ale nie za dużo. Taki mały pokoik. Idziemy do zamku. Nidzicy. Maksiu głodny, śniadanie nie jadł. Bułeczkę sobie wcina. Nie, Maksiu? Bułeczkę. Dobra bułeczka, nie? Masz śniadanko pod zamkiem. Nie? No to fajnie. No bo ja długo nie jem. Polecimy. Sypa. Bileciki już kupione. 88 zł. Dwa ulgowe. I teraz serek kupimy. Dwa ulgowe i dwa normalne. Bez przewodnika, bo na przewodnika czekalibyśmy 40 minut. Następnym razem będziemy, to pójdziemy z przewodnikiem. Jak można psuć? Belka może ma x lat lub nawet nie. Jak to wygląda? No. Nie wolno tak. Pamiętaj, Zuzia, jak będziesz na wycieczkach szkolnych, to nie wolno się podpisywać w takich miejscach. A można pokoje wynająć z duchami? Ej, fajnie. Tu pokoje można wynająć. Widoczek na Nidzice i jezioro Czorszczyńskie. Też ładnie, nie? Niedźwiadek, dzik. Tu jest mniejszy. A to dzik, to są z dzika. Te są z dzika na podłodze. No. Też, ale to będzie duchy. Nie ma tutaj duchów. Ale mów.
tu można jeszcze wejść. Ale pięknie. Szaty. Tron. Jakie łóżko. Pewnie na tym łóżku są jakieś duchy. Wow. A tutaj wiecie, co to jest? Zgadnij, Zuzia. No. Tak krzesło. No. I tak się załatwiali. Załatwiali się do tego. Potem brali te wiadereczko spod spodem i wrzucali do... No, to tylko szlachta. I kochani, mamy takie piękne widoki. A tutaj grillek. Piękne widoki na jezioro Czolszczyńskie. W pierwszej linii brzegowej jesteśmy. Tam widać szczyty, pasmo najwyższych gór. Troszeczkę dzisiaj za chmurką. Mamy 7 rano. No fantastycznie. Dla takich chwil naprawdę warto żyć. Troszkę się źle dzisiaj wszyscy czujemy. Ale prawdopodobnie ze zmęczenia. Ileż to można? Szyby w apartamencie, czyli widzimy wszyściutko. Taką mamy ścianę. No, pięknie, pięknie. I fajne ceny, niby ferie, ale ostatni tydzień, pogoda jaka pogoda i zniżki naprawdę 40%. Można wyhaczyć coś takiego fantastycznego za przystępną cenę. Pięknie, pięknie.